Dzień dobry, nazywam się Karolina. Z tego, co wiem, to od 2009 roku w moim mieście zaczęła się modernizacja kanalizacji. Na ulicach Paczkowa zaczęły pojawiać się większe roboty, które ściągały asfalt i, że tak powiem, grzebały w tych rurach. Wymieniały wszystkie stare na te nowsze modele. Następnie wylawiali nowy asfalt. Dzień dobry, nazywam się Sylwia Żebrowska. Chciałam przedstawić sytuację z wiatrakami, które znajdują się niedaleko mojego miasta, a mianowicie w wiosce Lipniki. Jest ich tam 15. Niestety jednak nie wszystkie jeszcze funkcjonują. Mają one wspomóc energetycznie nasze okolice. Dzień dobry, mam na imię Michał Jasiński, powiem o orlikach. W Nisie wybudowano ich kilka dla młodzieży i dzieci chcących bawić się aktywnie, sportowo. Są bardzo dobre i bardzo ładne, ładnie wybudowane i trwałe, mam nadzieję. Mam na imię Maciek i chciałem powiedzieć, że ze środków unijnych w mojej okolicy wybudowano wiele ścieżek rowerowych, które są bardzo ciekawe, dają możliwość zwiedzania wspaniałych krajobrazów i bezpiecznego spędzania wolnego czasu na rowerze. Mam na imię Wojtek i w mojej okolicy wybudowano wiele nowych dróg, które umożliwiają komfort kierowcom oraz wszystkim przejeżdżającym przez nasze miasto. Jaka to jest droga? Na przykład na ulicy Sudeckiej oraz Mickiewicza. Dzień dobry, na imię Magda. Chciałam powiedzieć o środkach unijnych, dzięki którym Urząd Pracy w Nysie może organizować szkolenia oraz kursy dla bezrobotnych, dzięki którym mogą oni znaleźć potem pracę. Dzień dobry, mam na imię Ola. Ja chciałam powiedzieć o nowych technologiach właściwie w mojej szkole. Otóż niedawno dostaliśmy nowe pomoce naukowe, którymi są choćby tablice interaktywne. W niedługim czasie przyjdą też do nas laptopy, co świadczy chyba o tym, że szkoła cały czas się rozwija, cały czas idziemy do przodu i na pewno nie musimy się martwić o pozostanie w tyle za innymi. A czy wiesz, Wolu, w jakim projekcie to szkoła? To jest projekt e-szkoła. Dziękuję. Nazywam się Roxana Warcicka. Dzięki pomocy Unii Europejskiej w Nysie powstało wiele ścieżek rowerowych, dzięki czemu możemy o wiele częściej spotkać osoby jeżdżące na rowerze, aktywnie spędzające swój wolny czas, również na rolkach czy wrotkach i o wiele mniej można zdarzyć się jakaś kolizja w związku z wywróceniem się na nierównych chodnikach. Czy sama Roxana też jeździ? Tak, również często jeżdżę. Nazywam się Roxana. Dzięki pomocy Unii Europejskiej powstała współpraca transgraniczna w obrębie Nysy i Jasenika. Polega to na tym, że młodzieżowe grupy muzyczne odwiedzają siebie nawzajem i grają różne koncerty. No i tak spędzają wolny czas. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Kevin. W mojej miejscowości ze środków unijnych powstała nowoczesna hala sportowa. Jest bardzo dobrze wyposażona. Obok hali sportowej znajduje się boisko do koszykówki i do piłki nożnej, gdzie na wakacjach wiele młodzieży się spotyka i rozwijają swoje umiejętności. A jaka to miejscowość? Kurfantów. Dziękujemy bardzo.